Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy tani kabel z marketu może być dobrym kablem i czy będzie się on do czegokolwiek nadawał. Tematy kabli ładowarek były już poruszane niejednokrotnie na kanale Test Hub. Są to materiały dość szczególnie często oglądane. Widać, że one są dla Was interesujące, tak więc znowu pochylam się nad kablami. Zlinkuję Wam też w opisie taki materiał, który też dość dużą popularność zdobył na kanale, traktującym o tym, ile kosztuje nas pozostawienie ładowarki do telefonu, do tableta, do komputera w gniazdku. No i czy trzeba się tym stresować. Odsyłam do opisu filmu i do karty. Dzisiaj przyjrzymy się kablom. Takim kablom, które można mieć od razu, czyli iść do marketu i kupić ten kabel. Ja u nas w Kielcach zaobserwowałem je w takim hipermarkecie Auchan. Nie ma problemu, są we wszystkich kolorach i rozmiarach. O kabelkach już też były materiały, rekomendowałem Wam chińskiego producenta, tylko niestety z chińskim producentem jest ten problem, że jak kabel jest nam potrzebny dziś, no to dziś go nie otrzymamy, tylko wyjdzie on z Chin i dotrze do nas za tydzień, dwa lub za dwa miesiące, tak więc zdaję sobie sprawę, że kwestie kabli są to kwestie palące i trzeba mieć od razu. A tutaj kable, które możemy kupić gdzieś u nas w markecie. Nie wiem, czy nie widziałem ich również w Tesco, ale za to sobie nie dam głowy obciąć. Na pewno są w Auchan, bo pewnie na moich daily vlogach widzieli, bo kolega Marian mi polecał, że są to tanie i dobre kable. Faktycznie cena jest bardzo rozsądna tych przewodów. No i przyjrzyjmy się, czy one są cokolwiek warte. Występują styczkami USB typ C. Coraz więcej osób przechodzi na nowe urządzenia, które są wyposażone w złącza USB typ C. Tak więc często nam tych kabli dodatkowych kilka potrzeba. Mamy również klasyczne micro USB, też są takie dostępne, oraz przewody do urządzeń z nadgryzionym jabłkiem, czyli do iPodów, iPadów i iPhone'ów, czyli wyposażone w złącze Lightning. Jak widzicie, kable występują w różnych kolorach. Tak więc dla każdego coś miłego, nie są tylko i wyłącznie monotematyczne, czarne lub białe, tylko mamy całą gamę kolorystyczną. Też jest to dodatkowo atrakcyjne, ponieważ możemy sobie w taki prosty sposób rozróżnić, czy mamy kabel Lightning, czy mamy kabel USB typ C, czy mamy kabel micro USB, żeby nie patrzeć na wtyczki, tylko po kolorze sobie, jeżeli potrzebujemy wszystkich trzech kabli używać w domu, to po kolorze łatwo je rozpoznamy. Na początku rzut oka na kable. Jak one są wykonane? Według mnie bardzo przyzwoicie. Materiał, z którego jest wykonany sam kabel, plastik, gumowany plastik. Jest ten plastik również, słuchajcie, dość elastyczny, dość miękki, czyli zastosowany przewód w środku również musi być elastyczna linka. Nie będzie on, ten kabel, nam zarządzał naszym urządzeniem mobilnym na biurku ze względu na swoją sztywność. Również mamy taką dodatkową możliwość zabezpieczenia, spięcia tego kabla, jeżeli go zwiniemy. Jest to również w zestawie. Ogólnie kable mają dość długie końcówki. Te końcówki, które wpinamy do naszego urządzenia mobilnego, są długie, tak więc posiadając takie urządzenie mobilne, czy to telefon, czy tablet, czy inne urządzenie właśnie w jakimś pokrowcu, nie będziemy mieli problemu z tym, że wtyczka, w cudzysłowie, jakbym powiedział, nie dojdzie nam do tych kontaktów i nie będziemy mogli naładować. Na pierwszy ogień, na testy wezmę kable USB typ C. Dwie długości 0,9 m i 2 m, wydajność prądowa 3 A dla tego krótszego i 2,5 A dla tego dłuższego. Deklarowane przez producenta parametry są takie, że pozwoliłyby one na szybkie ładowanie. No i cóż, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć ten przewód do mojego urządzenia, które nam go pomierzy. I teraz widzicie spadek napięcia na kablu tym krótszym. Przy obciążeniu ponad 2,5 A nie ma najmniejszego problemu, to napięcie nie spada poniżej 5 V. Przy 3 A również mamy napięcie 5,13 V. Tak więc kabel spisuje się bardzo dobrze i można powiedzieć, że spełnia to, co producent deklaruje na pudełku. Pora podpiąć dłuższy kabel dwumetrowy, zobaczymy, jak on będzie się spisywał. Wydajność prądowa deklarowana przez producenta to 2,5 A. Rzućmy okiem, jak się ten kabel zachowuje. Spadek przy 2 A do 4,98 V, tak więc myślę, że ten spadek jest jak najbardziej akceptowalny i również kabel bez najmniejszych problemów będzie się nam nadawał do tego, żeby z takim 2,5-amperowym prądem pracować. Jak widzicie, nawet przy 3 A nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu.
Przechodzę teraz do kabli micro USB, również dwie długości 0,9 metra i 2 metry. I przypominam również, że te kable są również kablami, które będą służyły do transmisji danych, bo często się tak zdarza, że w powerbankach mamy same przewody, które tylko będą służyły do ładowania. Jeżeli byśmy chcieli przez nie prowadzić transmisję danych, to może się nam to nie udać. Tutaj tego problemu nie będzie, bo również oprócz tego, że ładują, to również służą do transmisji danych. Deklarowana wydajność prądowa dla obydwu przewodów to jest 2 ampery. Podłączam przewód dłuższy. Patrzymy, jak to wygląda. W momencie, kiedy zwiększamy obciążenie, napięcie delikatnie nam spada do 4,91, ale jak najbardziej jest to akceptowalne. Przy 2 amperach nie ma najmniejszego problemu. Nadal będziemy mogli szybko i wydajnie naładować telefon. Jak widzicie, nawet przy większym prądzie nie ma najmniejszego problemu. Już przy 2,5 ampera to napięcie nam delikatnie spada, ale przy tej deklarowanej wartości, czyli 2 amperów, mamy 4,91, tak więc jak najbardziej ten przewód spełnia te parametry. Podobnie wygląda sytuacja z przewodem krótkim, czyli 0,9 metra, również podobny spadek napięcia do 4,91 przy obciążeniu 2 amperów i tutaj też nie ma najmniejszych problemów, żeby nasze urządzenie takim przewodem naładować szybko. Ostatnie kable, które przetestuję, to będą kable do urządzeń firmy Apple. Nie mam niestety możliwości wpięcia takiego kabla do mojego sztucznego obciążenia, tak więc użyję sztucznego obciążenia w postaci całkowicie rozładowanego iPada. On wtedy będzie mógł realizować ładowanie pełną mocą 10 W. Przypominam, że telefony mają ładowarki o mocy 5 W, czyli połowa prądu. W tym przypadku, jak widzicie, napięcie na wyjściu w okolicach 5 V, 2 ampery, czyli 10-25 W jest na oryginalnym kablu, który jest dołączony do iPada. Po zmianie na testowy kabel okazuje się, że ten prąd również jest na odpowiednim poziomie. Dwie długości również w tym przypadku 0,9 metra i 2 metry. Pierwszy żółty 0,9 metra został zmierzony i jest jak najbardziej zgodny z parametrami. Otwieramy teraz przewód dłuższy, dwumetrowy, który również deklaruje producent do 2 amper przepustowość, czyli tak naprawdę maksymalną 10-watową moc, jaka jest potrzebna do ładowania iPada. Po podłączeniu, po zmierzeniu prądu również okazuje się, że całą mocą 10 W możemy ładować tego iPada. Prąd 2,044 A, czyli to, co deklaruje producent na pudełku, jak najbardziej się potwierdza. Teraz zobaczcie, jak zachowuje się kabel, który jest kablem słabym. No, jeden z takich słabych kabel, które miałem wyrzucić. Przy obciążeniu 2 A już to napięcie spada do 4 V. Przy nawet takim delikatnym obciążeniu kabla 0,33 A mamy 5 V, ale jeżeli to obciążenie już pójdzie do 1,5 A, to spadek napięcia jest do 4,38 V. Widzieliście, że przy 3 A ten spadek napięcia jest aż do 4 V. Tak przedstawia się zły kabel. Te kable, które żeśmy dzisiaj testowali, nie są kablami złymi. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, są kablami bardzo dobrymi. Bezwzględnie mogę je polecić, bo to, co producent deklaruje na opakowaniu, jest zgodne z prawdą i wydając dość niewielką kwotę pieniędzy, u mnie chyba po granicach 16-18 zł kosztowały te przewody, będziemy się mogli cieszyć dobrym przewodem w rozsądnej cenie. I to by było na tyle. Zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do oceny filmu, zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.